Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Odcinek nagrywamy drugi raz. Nagrywaliśmy tutaj chyba przedwczoraj, jak wyrywaliśmy pomidory, ale wiał wiatr, nie ustawiłam sobie dobrze mikrofonów i niestety film do kosza dzisiaj, takżeśmy przyjechali tutaj jeszcze robić takie poprawki i nagrywam drugi raz. Pomidory już żeśmy powyrywali i teraz takie krzaki, trzeba je usunąć jak najdalej od ogrodu. Nie mogą one zostać tutaj do zaorania z tego względu, że wszystkie choroby, patogeny zostawimy sobie w ziemi. Nie dajemy też tego na kompost, bo z kolei w kompoście to przeniesiemy. Najlepiej jest to gdzieś wywieźć daleko od ogrodu, spalić bądź wyrzucić do bio. Mąż tutaj przynosi wszystko na kupę i teraz chcę Wam pokazać, mówiłam na wiosnę, jak sadziłam pomidory, że jesienią pokażę Wam, co daje głębokie sadzenie krzaka pomidoru, sadzonki pomidora. Mamy ostatnio lata bardzo suche, skąpe w deszcze i jeżeli wysadzamy pomidora z doniczki, większość z Was, ja też kiedyś sadziłam je, tak jak z doniczki wyciągłam, tak wsadzałam. I co? Jaki to jest błąd? Tutaj są pomidory, które sadziłam głęboko. Jeżeli wysadzimy go z doniczki, tu się jego system korzeniowy kończy, pokażę to tutaj blisko, wsadzimy go z doniczki tak, jest tyle systemu korzeniowego. Te korzenie będą się rozrastały na boki. Dlaczego na boki? Dlatego, że jest sucho i podlewamy je punktowo. One mają wodę tylko pod powierzchnią ziemi, tuż na takiej powiedzmy głębokości i korzeń nie będzie szedł w głąb, tylko będzie szedł na boki, żeby mieć tą wodę. No będzie tą wodę czerpał i wtedy pomidory bardzo często, co nawet u Was się zdarzało, łapały suchą zgniliznę. Sucha zgnilizna właśnie bierze się od bardzo złej gospodarki wodnej i on musi mieć nawodnienie cały czas, non-stop musi mieć dostęp do wody. Jeżeli tą wodę dało się z rana, one się napiły, później 23 godziny czy tam 22 godziny po napiciu miały sucho, bo słońce tą wodę wypaliło. Dlatego później się bierze sucha zgnilizna, rośliny są w gorszej kondycji. Sadzenie na większą głębokość, zobaczcie, tutaj teraz Wam pokażę. Ten pomidor mój, system korzeniowy w doniczce kończył się na tej wysokości. Tu już szedł pomidorek, krzaczek, flanca nasza. I ja wysadzając je na pole, pokazywałam to, wyciągałam z doniczki, zakopywałam je potąd. Obrywałam liście i zakopywałam, przeważnie obrywałam dwa, trzy piętra i takiego pomidora wkopywałam. Tyle pod ziemię. Z wiosny ziemia jeszcze jest napita i po posadzeniu bardzo obficie je raz podlałam. Później nie podlewałam ich ponad tydzień, co też Wam polecałam, żebyście tego nie robili. Korzeń szukał wody, bo on dostał ją na starcie. Później, żeby dalej tą wodę pobierać, szedł sobie w głąb, szukał tej wody w głąb i wytworzył taki system. Jak się przyjrzycie na młodym krzaczku pomidora, on ma takie delikatne włoseczki. Z tych włosków tworzą się nowe korzenie. Tak samo wytworzyło się tutaj. Zobaczcie, ile on wytworzył korzeni. To samo ten. Także macie tutaj już przykład namacalny, wytestowany, że głębsze sadzenie pomidorów naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Polecam to i przede wszystkim, tak jak teraz mamy te lata suche, lepiej rośliny się rozwijają. To teraz weźmiemy sobie wszystko, powywozimy. Jeszcze nagietki kwitną. Jak ładnie pachną. I kolejna taka sprawa. Słupki do pomidorów. To są słupki zakupione. Edek, z czego one są?
metalowe powlekane. Metalowe powlekane. One są dosyć solidne. Te miały grubość dwunastki. To były dwunastki. Są jeszcze grubsze. Sprawdzają się w ogrodzie, w pomidorach dobrze. Ale teraz tak, plusy i minusy. Musicie wybrać sobie odpowiednią grubość do krzaka i ciężaru później owoców na krzaku. Sprawdziły mi się dobrze przy odmianach bardziej karłowych i mniej plennych. Przy odmianach tych takich bardzo wysokich i o bardzo dużej ilości owoców, zaraz tutaj może znajdę, bo gdzieś był, niestety one się wyginają. No tutaj teraz akuratnie nie widzę. O, jest. Tak wygląda słupek, który miał krzak wysokości ponad 1,5 metra i owoców miał bardzo dużo. Niestety napór ciężaru owoców, temperatura wysoka w ciągu dnia, jednak troszeczkę tutaj to zmiękczyły. Niestety one się powyginały. Co, jedziesz już? Tak, jadę, skończę później, bo jeszcze wywieźć za dwa razy. Dobra, to jedź, ja też zaraz tutaj jeszcze to dokończę i jadę. Edzio się już pożegnał, robota niestety goni. A wracając do słupków, to mówię, tu już trzeba dobrać odpowiednią grubość, ale śmiało mogę je polecić. Kupić można je w każdym ogrodniczym sklepie bądź na Allegro. My tutaj też żeśmy zakupili je na Allegro. Sprawdzają się fajnie. Nie polecam w ogóle słupków plastikowych takich, my to mówimy, do pastucha, do ogrodzenia elektrycznego, bo one już całkowicie jest porażka. Ja w tamtym roku miałam, kto oglądał to, widział, że one pod wpływem temperatury całkowicie mi się wygięły. Te pomidory leżały, później już ich nie mogłam popodnosić, bo niestety łamały mi się krzaki. Także słupki takie polecam, bądź drewniane, bądź, no bo to jednak też kosztuje. A można we własnym zakresie jakieś zrobić sobie, powycinać z drewna czy coś. Tylko że wiadomo, no drewno też ma, jak to powiedzieć, ograniczoną datę do przydatności, bo będzie nam tutaj zagniwało. Można to smołować, można wypalać takie słupki, ale mimo wszystko te są trwalsze, ale też trzeba dobrać odpowiednią grubość. I jeszcze jedno moje tutaj takie spostrzeżenie, podwiązywanie pomidorów. Co ja tutaj zwróciłam uwagę? Stosowałam dwa rodzaje. Kupiłam takie kółeczka, które się zapina. Dosyć łatwe w montażu, wygodne w montażu, bo tu się zakładało, zapinało i roślina trzymała. Ale zauważyłam dużo, zaobserwowałam dużo minusów. Pierwszy minus to jest taki, że jak są temperatury w słońcu około 50 stopni, to się nagrzewało i tutaj bardzo często mi się odpinały te zapinki i pomidory odpadały mi od palika, łamały się, owoce się obtłukiwały, odpadały również pod wpływem uderzenia i wynalazłam takie powlekane druciki. Tutaj w środku jest, no teraz, o, zobaczcie, jest drucik. To jest grubość, też są różne grubości tego. To jest bodajże 0,8 mm, czy 0,6, już teraz nie pamiętam, ale są różne, są chyba 0,4. I one są miękkie, bardzo miękkie. Tutaj przy tych kółeczkach roślina dodatkowo, jak były wiatry, to jest sztywny plastik. Roślina chodziła, to pracowało, bo się kręciło, dochodziło do uszkodzenia, do naruszenia naskórka pomidora i te rośliny były uszkodzone. To z kolei jest miękkie i roślina, która była owinięta, nie była kaleczona. To zdało mi lepszy egzamin. Nie odpuszczało mi, bo bardzo łatwe
w montażu, no trzeba mieć oczywiście kombinerki, żeby to poprzycinać, bo jest drucik, ale naprawdę to mi się fajnie sprawdziło i polecam. Śmiało to tutaj polecam. Ziemia teraz tutaj po pomidorach będzie zaorana. Pierwsze co, to tutaj za parę dni będzie rozsypana mączka bazaltowa, a po mączce bazaltowej będzie przetalerzowane, żeby tutaj to ziele, te gorczyce, którą wysiałam, tam gdzieś mi wzeszła, żeby to wszystko stalerzować i będzie zaorane. Obornika dawać w tym roku nie będziemy, z tego względu, że tutaj był dawany w tamtym roku i ogród, który miałam w tamtym roku, mniej więcej szedł od tamtego słupka w tam głębiej w pola. Teraz ogród jest przesunięty od krajnej ściany ogrodu z tamtego roku w tą stronę, więc on rośnie tak jakby w nowiźnie. Pole było spoczynkowane. 2 lata tutaj żeśmy tylko siali gorczycę, poplonowaliśmy, więc ono mi pięknie rodziło. Obornika w tym roku dawać nie będziemy, bo byśmy trochę tutaj przesadzili. Byłoby za dobrze. Przesyt. No niestety rośliny byłyby przekarmione. Także mączka bazaltowa, talerzówka, orka i tak zostanie to na zimę. W tym miejscu później po pomidorach na przyszły rok posieję sobie marchew, bo po pomidorach można śmiało siać marchew, pietruszkę, fasolę, grochy i to, czy nawet bób. I to będzie tutaj posiane na pewno pietruszka i marchewka. Taki jest plan. A co będzie dalej? No to zobaczymy. Także to by było na dzisiaj w sumie tyle, co chciałam Wam powiedzieć o odnośnie pomidorów. Zobaczcie, jakie piękne niebo teraz jest. Szkoda, że tamten odcinek musiałam wyrzucić. Kilka osób go odsłuchało, mówią, Renia, jest okej, nie przejmuj się głosem. Widzowie to zrozumieją. No niestety, ja nie byłam w stanie po 2 minutach dalej ciągnąć odsłuchiwania. To już wyobrażam sobie, jak Wy byście do tego podeszli. Nagrałam to dzisiaj 2 raz. Film taki, powiedzmy, no, na żywca. Nie ustawiam nigdy odcinków, nie ustawiam nigdy scen. No i cóż, kochani, no to by było tyle. Życzę Wam zadowolenia, uśmiechu, radości, takiego humorystycznego i całkiem innego spojrzenia na ten świat. A wszystko łatwiej się pokona. Nawet choroby będą jakieś takie lżejsze, problemy łatwiejsze. Wiem, że bywa ciężko. Wiem to i z autopsji, wiem i z obserwacji, ale naprawdę z wiarą jest dużo lżej. Trzymajcie się, do następnego.